No witam, dzisiaj ponownie AT, w sumie to trzy sprzęty dzisiaj do zrobienia. Jest to tak, AT9100 z upaloną końcówką mocy i opis jest w ten sposób taki, nie włącza się i przepala bezpiecznik główny. Odpiąłem zasilanie i to, że w stanie spoczynku ten wskaźnik jest troszeczkę przychylony w prawo, to nic to nie dowodzi, bo po podaniu napięcia on ma stać równo na środku, tak jak teraz stoi. Odpiąłem końcówkę mocy, zasilanie bezpiecznika nie wywala. Tutaj widzę dwa zwęglone rezystory emiterowe, także na pewno mamy przebito końcówkę mocy. No i cóż, no w tej chwili jest tak, że już praktycznie wszystko prawie stoi, z tego co tu widać na swoim miejscu. Antena jest podłączona. Żarówki, jak widać, wszystkie świecą. No i będziemy się brali no zaraz za to końcówkę mocy, także AT Unitra AT9100 Amplituner kolejny. Chciałbym to wam pokazać, ale nie wiem czy to będzie widać, pewnie będzie. Słuchajcie, jest taki motyw oryginalne, widać luty, albo ktoś elegancko to wymieniał, BDP 286-285, są całkowicie spalone, rezystory emiterowe się robią gorące, a tutaj siedzi jako lewy kanał 2N6488 i 6491, czyli te tu mogą siedzieć, ale te są o połowę mniejszej mocy niż te tranzystorki. Robili z tego co mieli, no po prostu. To jest nasza polska elektronika Unitra. Dobra, wyciągamy tą końcówkę i będziemy ją reanimować, bo tak nie może być. I wstawimy wszystkie identyczne tranzystorki. No dobra, wyciągnąłem tranzystory spalone kompletnie, przebite na amen, nawet można zrobić w ten sposób. Baza kolektor zwarcie, baza emiter zwarcie. Tak samo jest i z drugim, tylko ten ma chyba 120 ohmów. Musimy wyciągać resztę zepsutych elementów, czyli te rezystory emiterowe są na pewno zwęglone. I teraz tak, jeszcze musimy sprawdzić tranzystory drivera, czyli BD139 i BD140. Jeśli są w całości, to je zostawiamy, jeśli nie są w całości, nie są sprawne, chociaż mogą być nawet i w całości, miernik może pokazać, a wcale nie muszą być sprawne. Baza kolektor, tu pokazuje idealnie, baza emiter pokazuje idealnie. Jak są wyciągnięte tranzystory mocy, to możemy sobie je bez wylutowywania sprawdzić, ale też zaraz zobaczymy, czy to będzie prawidłowo. Baza jest 570, baza emiter 600. Co do tego, czyli do tego BD140, mam jakieś takie dziwne ale w tej chwili, bo nie jest równo. Jeszcze sprawdźmy sobie tutaj NPN-a. No ten jest idealnie, czyli ten dostał BD140, dostał, że tak powiem, w piernicz po spaleniu. Prawdopodobnie się spaliła NPN tranzystor i BD140 był przeciążony i tak samo był przeciążony ten 286 i dlatego uwaliło, czyli się zaczęło od strony NPN. Uszkodzenie. Musimy wybadać, dlaczego to się stało, ale to różnie to bywa, bo może ktoś grał na przesterach. Dobra, wyciągamy tego tranzystora BD140 jeszcze. Wymienimy od razu drivery. BD140 i przede wszystkim rezystorki. Rezystorki musimy sobie tutaj posmarować fluxem. O wieliku. Żeby tu ładnie wszystko potem wyglądało, żeby nie było widać, że tu ktoś był. O,
tranzystorki wyciągniemy, tu jeszcze ten tranzystorek BD140. Wstawimy go sobie w miernik po wylutowaniu, sprawdzimy co z niego za klient, nie? O. Dobra. Tu ściągniemy nadmiar cyny. Tutaj też pięknie. Jakby to powiedzieć, widać, że nasi tu byli. Nie tu? O kurde. Aż dłuż... O! Fluks poszedł. Niepotrzebnie gadam przy takiej robocie. Muszę sobie jakiś pochłaniacz skombinować. Dobra. I jeszcze... Tutaj. Coś się jara. Tylko jeszcze nie wiem co. Albo ten fluks tak wali, albo mi tutaj pięć po nogach. Tu akurat nie musi już tak mocno dmuchać. Jest wszystko ok. Dobra. Dobra, słuchajcie, wyciągniemy te rezystory, bo one są na pewno do wymiany. Zresztą zaraz jak wyciągnę, to wam pokażę, jak fajnie się przy... No co mu jest tutaj? Się powyginał. No. Nie chcesz wyjść, to wyjdziesz tak. O. Nie po dobroci, to cię w ten sposób wyciągnę. Dobra. Pięknie się przyjarał. W środku już napisów nie ma, z boków okopcony. Wróćmy go jeszcze sobie na miernik, ale nie ma sensu. Naprawdę, brak przejścia, panowie. 5 mega ohm. Brak przejścia, drugi to samo. Czyli po prostu tak, ktoś grał bardzo mocno. Wcale niekoniecznie musiały się spalić pierwsze tranzystory. Pierwszy pewnie poszedł, no ten jest ok. Pierwszy poszedł rezystor, się przygrzał. Jak już nie było przejścia na rezystorze, poszła prąd stały na głośnik i uwaliło końcówkę mocy. Standardowa usterka, po kolei wszystko to, co jak można łatwo, fajnie załatwić wzmacniacz. Pięknie. Pięknie wzmacniacz uwalony. Nadmiar cyny. Fluks, dobra rzecz. Tylko szybko idzie i bardzo drogi. O, pięknie. Sprawdźmy jeszcze tranzystorek od prądu spoczynkowego, żebyśmy później akcji nie mieli z ustawieniem czegokolwiek. Jak ostatnio. Tu jest ok, baza kolektor, baza emiter jest super. Tylko nie, czy nie ma przebić z baza kolektor na zwarciu? Nie ma. O. Baza emiter idzie przez rezystor. Dobra, ok. Powinno być ok. A jeśli nie, to zaraz bazę podniesiemy. Podnieśmy bazę. Jeśli nie bawmy w takie sprawdzanie tranzystora wlutowanego. Dobra, za chwilkę wrócimy, ja sobie posprawdzam te tranzystorki, zobaczę jeszcze co tu mogę nagrać, 4 minutki, także zaraz będę z powrotem. No i dobra, podstawiłem tranzystorki, wymieniłem rezystorek od
rezystorki i tranzystorki na nowo. Posprawdzałem, czy nie ma przebić do masy. Jeszcze dobrze by było sprawdzić ten drugi przebicia. Czy nie ma po prostu na masę, na radiator, nie? I będziemy go zaraz podstawiać. Ok, drugi elegancko. I jeszcze do wymiany zostaną te dwa. Żeby było wszystko równo, to te dwa rezystorki zaraz wymienię i podstawimy, sprawdzimy, jak to zagra, nie? Także moment. No, wzmacniacz zapracował, właśnie ustawiam prąd spoczynkowy na zimno na razie, bez obciążenia, bez sygnału, bez niczego. Ustawimy spadek napięcia na rezystorach 26 mV. Tak jak jest w serwisówce, troszeczkę trącisz i zobaczcie, no i pływa. Dobra, jest 26 i 2, jeden kanał, sprawdźmy teraz od razu drugi kanał, momencik, odepnijmy sobie go. Podłączmy się pod drugi kanał. Dobra, sprawdźmy, co tutaj teraz na drugim kanale się dzieje. Coś nie łączy. Dobra, drugi kanał w ten sposób, bo tutaj, o, koszulkę sobie wepchnę. Może zatrybi. 11. 14, ma być 26. Ustawmy sobie od razu drugi. 24, 5 rośnie, dobra. Trochę za bogato. Wejście 7 za bogato. Jest ok, myślałem, że coś 27 za bogato. Dobra, zaraz sobie niech się ustabilizuje i zobaczmy teraz jeszcze troszeczkę. Trochę trącisz, od razu leci, dobra. 22 23 25 i 7, o, i 9, i zaraz dojdzie, jest i rośnie. A czemu rośnie bez obciążenia, panowie? Czyżby rezystory, kurde, nierówne? Teraz zobaczymy, zaraz mu damy sygnał. Trochę go podgrzejemy i zobaczymy, co się będzie, czy się będzie ustabilizowywał, nie? Przede wszystkim to trzeba jeszcze kropelkę tutaj lakieru na te rezystorki położyć, bo żeby przy transporcie. Dobra, zostało jeszcze przestrojenie. O, zaraz sobie odpalimy tutaj standardowo odpalimy sobie ten SDR-a, żeby widzieć, gdzie nasza heterodyna jest. Tu już ono trochę szumi, niech się wzmacnia, podgrzewa jeszcze raz, później skorygujemy sobie prąd i będziemy wszystko już wiedzieć dokładnie. Na razie jest zimny radiator, także bo po cichu sobie szumi, ale już gra. Znaczy szumi. Dobra, ok. Ładnie, wszystko ok.
Sprawdziłem napięcie Vericapu, jest idealnie od 3,3 do 29,5 V, czyli do 30 praktycznie. I pierwsze co będziemy robić, to będziemy próbować wyrzucić te wszystkie kondensatory, które nam nie są potrzebne. Czyli przestrojenie, panowie, przestrojenie. Gdzie mamy schemat przestrojenia? Tutaj mamy schemat, bo już nie pamiętam, które to byli kondensatorki, ale z tego co tu widzę, to siedzą 18 pico C1. W sumie to bez schematu można zrobić C10. Nie no, z tą mowicą trzeba będzie, muszę schemacik koniecznie, bo tutaj jest podmianka taka dziwna dwóch kondensatorów przy heterodynie. Dobra, na razie sobie odstawmy sobie tę heterodynę. Znajdę schemat i za chwileczkę przestrojenie. Dobra, wymontowane jest tak. Przestrojenie, czyli wymontowane C1, C10, C12. Podmienione C18 na 47 pico z 68, C26 wylutowane, C27 wymienione na 4,7 pico, czyli od 3 do 3 do 5,6. Opcjonalnie wylutowany jest C125, bo nie w każdym odbiorniku on jest. Niekonieczność. L7 odwinąć jeden zwój. Odwinięty jest jeden zwój od L7. Dobra, słuchajcie, będziemy je próbować zestroić. To coś mi jest Michałem dzisiaj, no, że się czuję. Ale to mało ważne. Zróbmy sobie, tak, ustawmy sobie tą heterodynę. Niskie pasmo zestroimy, czyli musimy zejść do końca w lewo. 98,2 na heterodynie mamy mieć, 98,2 to gdzieś tutaj w tym miejscu, tutaj tak jak tam jest na porze widać, może nie widać, nie wiem czy widać, czekajcie, bo to światło świeci w obiektyw. Dobra, zjechaliśmy do końca, Vericap sprawdzony, 3 V minimum, maksymalnie 30. Niskie częstotliwości, cewka. Gdzie mój trymer? Tu. Musimy zmniejszyć, czyli wykręcić tutaj rdzeń. Czyli zwiększyć musimy. Ustawmy sobie rdzeń mniej więcej na środku. Na razie nie widzę heterodyny, czyli poprawmy sobie kondensatorkę. Musimy znaleźć ją, po prostu musimy ją widzieć. Nie ma. W ogóle jej nie ma. Jeszcze coś, czy jeszcze coś na psucie było? O! Ona tutaj poleciała. No dobra, to zróbmy w ten sposób. Już ją widzimy, także już ją ogarniemy. Gdzie ty jesteś teraz? Kurde, jak ją pierdziłem. No i będę jaja z tym odbiornikiem. Nie ma. Zdaje się, że będzie kondensator to winiany, ten trymerek. Jeśli w ogóle nie padło, że nie ma, to wstyd za miły nam.
czułość jest fajna, bo już odbiera ruskie radio, nie? Także czułość jest okej, tylko... Musimy zestroić początek skali, a tu mamy dopiero pół. Nie będziemy tego wkręcać głębiej. Gdzie państwowe instytucje stwierdziła, że z drugiej strony. Teraz tak, ceneczką. Też koniec. A tu jeszcze do końca skali kawał drogi, panowie. L7. Odwinąć jeden zwój. Od której strony, panowie? Od góry. No to co? Trzeba odwinąć ten jeden zwój, bo heterodyny nie możemy dociągnąć do... Ale jak odwinę, to mi jeszcze bardziej się zwiększy. Coś jest nie tak z tym trimerem. Może jeszcze się uda trochę podkręcić. A zobaczymy, do ilu ona się kręci. Może już się strzegniemy. 118,7 mamy mieć, tak? 118. Zobaczymy w tą stronę. Już zaczęło coś odbierać, ale nie wiem. Znaczy 112, 113 jeszcze łatwiej. I koniec. Czyli musimy odwinąć ten jeden zwój, no. Z heterodyny, nie? 114 jeszcze... Nie ma. 113 jeszcze jest i koniec. 113,6. A my musimy mieć 118, czyli konieczność jest odwinąć. Zobaczcie, każde radio, niby ten sam model, każde radio jest inaczej. Dobra, odwiniemy od góry. Ja tutaj sobie przytnę delikatnie tę cewkę przy wejściu. O. O. I musimy odwinąć jeden zwój, gdzie pęceta. Pincetkę. O. Tu go delikatnie zlutować. Mogłem równie dobrze nie odwijać, tylko zrobić zworkę, nie? Spróbować zlutować pierwszy zwój od góry. No zobaczymy. No dobra. O ile nie puściły, to będzie dobrze. Na razie nie będę obcinał tego zwoju oberwanego, znaczy odkręconego, bo może trzeba będzie z powrotem cofnąć to, co przed chwilą zrobiłem. O, potencjometr dobrze.
oczyszczenia albo do wymiany od balansu. Już myślałem, że wzmacniacz poszedł. No i dobra, zobaczmy, gdzie tu teraz jesteśmy. No, teraz to pogoniliśmy, panowie. Teraz ostro pogoniliśmy z heteroryną. Czyli musimy tak, 118 mamy się mieć. 115 jeszcze idzie, 16 idzie, 17 idzie, 18 i 7 mamy mieć. No to tu, tutaj, o, w tym miejscu na wyświetlaczu. A już jeszcze mamy kawałeczek. O, 120 poszło. No to dobra. Tu jest 121, nie ma 120, jest i koniec 120. Jeden jest 122, no 5 MHz do góry, pasmo lotnicze, panowie, wyszło. Dobra, idziemy teraz jak tak kondensatorkiem, spróbujmy to teraz zmniejszyć, bo wysokie częstotliwości zbieramy kondensatorem do końca w prawo i ustawmy tutaj sobie na 120, musimy zjechać kondensatorem. O, pi razy oko mamy 120. No to teraz jeszcze troszeczkę, 119,3. Zabiorę. Dobra, teraz resztę musimy zjechać do dołu na 98,2 i zobaczyć, czy cały zakres przejdzie. Nie ma tutaj. Jest. Patrzcie, kurde, się strzeliłem. Od 98 heterodyna i 6. 98,06. Do pełen zakres UKF-u i kawałek. Czyli bardzo dobrze. Teraz zobaczymy teraz w tą stronę. Dokąd? Do 119,500. Czyli mamy trochę za dużo. No. Prawie 1 MHz jest za dużo. Później będą bardzo gęsto siebie stacje, nie? Po prostu teraz musimy rozciągnąć naszą skalę, bo w tej chwili mamy na zakres tak, a jeszcze mamy kawałeczki po bokach, czyli delikatnie zjedźmy. No dobra, radyjko przystrojone, jest wszystko cacy, tak jak ma być, a my jeszcze na koniec sobie, jak to trochę pograło, to sprawdzimy prąd nasz spoczynkowy, nie? Ale fajnie chodzi. No dobra. I prądzik, szybciutko, raz, raz, kurde, tak, żeby tylko wszystko było ok. Wyciszamy. Odłączamy głośniki i napięcie, proszę ja was, w voltach. Kurczę, ale że ja pierdziele, rozwaliłem napięcie na rezystorach. Upany, poszło trochę do góry, no i dobra. Poszło trochę do góry, no to zaraz będziemy korektę robić. A lewy nie poszedł do góry, czyli robiony prawy musimy zjechać delikatnie, bo poszedł prawie dwukrotnie prąd do góry. Czyli robimy w ten sposób. Proszę ja was, musimy się wpiąć tutaj tym wyłączmy, żeby zaraz dymu nie było. Tylko posiedziałem półtora godziny, żeby je dobrze zestroić. No kurczę, troszeczkę było zabawy.
Czekajcie, czekajcie. Dobra, bez sygnału. 70, coś tu nie łączy, panowie. Rok podejmek pewnie. Nie złapałem dobrze za rezystor. Dobra, jeszcze raz włączmy. Co tutaj jego boli? Moment, muszę zmienić krokodylka, bo już się zepsuł. No i teraz nie będę miał krokodylka dobrego. Dobra, łapniemy tym krokodylkiem, włączmy. A troszeczkę się podgrzał i prąd poszedł do góry. No. Gdzie jest jeszcze ten kurczę trymer? Musimy go zjechać. Zobaczymy, niech się ustabilizuje. Sprawdzimy, czy nie harczy przy minimalnej głośności. Jeśli nie będzie harczył, to tak zostaje. A ten prawy... Moment, muszę dotknąć. Czy prawy też pojechał? Znaczy lewy. To lewy. Co jest? Co to było? Powiedzcie. To ja tu sprawdzam. On był, no, był rozgrzany dycht. Ja mu zjechałem, kurde, prąd. Był nagrzany, więc teraz ustawmy tutaj 22. Mniej więcej. Dobra. Prawy kanał. Też nie więcej niż 22. Jeszcze będzie lipa, że nie będę mógł ustawić. Jeszcze jest potencjometr uwolony. A może? No tak. Cicho, cicho, może się uda. Dobra, tak, tak zostaje. 18. Ale nie, bo nie jest mocno gorący. Tak, dobra, podłączmy, niech sobie pogra jeszcze pół godzinki. Jeszcze raz prawdopodobnie ten potencjometr z prawego kanału będę musiał po prostu podmienić, nie? Żeby dobrze ustawić. Lepiej na wieloobrotowe. 2, 2, 3. Fajnie gra. Dobra. Niech sobie pochodzi i jeszcze raz za chwilkę sprawdzimy, nie? No dobra, wszystko posprawdzane, wszystko tak jak ma być. Efekt końcowy, tak jak widać. Nie, to nie tam, myślałem, że tutaj pulsuje mi tutaj światełko. O. Więc na dzisiaj jeszcze tego sprawdzenia nie widzę i czekam na tę ustawę o te zmiany ustawy. Może tak mi się uda to ustawić. Nie, tak nie.
Dobra, mało ważne, ale efekt jest fajny, że tak powiem. Sprzęcik jest w ogóle fajny. Jest pierwsza klasa. Zestrojone. Wzmacniacz jest naprawiony. Jakościowo jest super. Naukowcy, którzy zajmują się psychiatrią. Stacja przy stacji. Supermarketu. Ja akurat z żoną i z dziećmi. No i dobra, słuchajcie. Nawet nie wiem, w jakiej cenie wchodzą teraz takie sprzęty, ale z chęcią bym taki sprzęt zakupił przy jakiejś okazji, w takim stanie. Po prostu no jest bajka sprzęcik. Stan jest idealny. A w następnym odcinku dwa magnetofony do tego, jak widać. Też fajnie opisany każdy. Osobiście mam jeszcze jedną sztukę takiego magnetofonu, tego 9108 na wskazówkach. Właśnie do 9100, nie? I wiecie, co wam powiem, tak szczerze, to chciałbym zakupić do magnetofonów taki amplituner, ale to jeszcze w niedługiej przyszłości. Tam możecie pisać na maila pirecze22@wp.pl. Ja zapraszam do obejrzenia jeszcze innych odcinków, do obejrzenia live'ów z tych wypocin, z tej gry mojej, z UZ Boxa. Już wszystko chodzi, pracuje, tylko się okazuje, że do niektórych gier są po prostu inne kontrolery były użyte i dlatego mam takie skakania, takie dziwne zwiechy tego kontrolera. Nie ma wszystkich funkcji, po prostu mało przycisków, nie? Do niektórych gier, bo ten UZ Box był zrobiony też do płyt Jama, czyli do... Dobra, już mało ważne, będziemy rozmawiać na ten temat na live, czyli do automatów arkady był robiony ten UZ Box. O, na tej zasadzie. Po prostu się wybiera jednego Jamę i się wkłada zamiast płyty UZ Boxa i mamy gry, nie? W pełni legal, już tak powiem. No i dobra, słuchajcie. Najbliższy w czasie na live'ach będziemy robić swoją grę właśnie. Będziemy przerabiać Riverida pod AVR-a, pod Atmega, nie? To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Amplitunerek zrobiony. Do tego jeszcze dwa deki dzisiaj. Może jeszcze dzisiaj mi się uda ogarnąć, jak nie to jutro. No sprzęcior fajny, no. Pozdrawiam.